Dzień dobry w niedzielę. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmiku będą prace codzienne właśnie tutaj w kurniku przy kurach. Zanim do tego przejdziemy, to proszę o zasubskrybowanie mojego kanału i kliknięcie w dzwoneczek, a teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Tak więc na samym początku pozbieram jajka. Pojemnik mam już uszykowany. Tak więc zbieramy. To jest jedno, drugie i proszę jest trochę. Trzy, cztery, pięć. Sześć jajek w jednym gnieździe. Przechodzimy do drugiego. W drugim gnieździe były dwa jajka. Tak więc mamy 8. Tutaj kury już są dwie. Jedną musimy tutaj przestawić. Idzie do gniazda tu. Aha, bo tu są jajka jeszcze. Ale to zaraz weźmiemy. Tak więc 8 jajek. Tu nie ma puste gniazdo na razie. 8 nadal. 9. 10, jedno takie zielone. 11. 12. 13. I więcej już nie ma. 13 jajek. Tu już to wezmę pod tą kurą i widzimy się zaraz. Tak więc pod tą kurą nic nie było, żadnego jajka. Pod tą było jedno jajko i pod tą również jedno jajko. Tak więc ogółem 15 jajek jeszcze kury będą znosić. Teraz odnoszę te jajka w bezpieczne miejsce, żeby kury ich nie podziobały. I widzimy się po krótkim cięciu. Więc kolejną rzeczą, którą trzeba też robić przy kurach, jest wymienianie wody w pojemnikach. Tutaj jest uzupełniona woda, tylko że one brudzą kury tutaj, jak po prostu grzebią w tej ziemi i tak przebierają tymi łapkami, to po prostu brudzą tą wodę. I to jest taki jedyny minus. Dlatego muszę tą wodę wymieniać co jakiś czas, ponieważ one brudzą. Dlatego teraz uzupełnię tutaj czystą wodę i widzimy się po krótkim cięciu również. Jak widzicie, woda jest już uzupełniona w tych trzech pojemnikach. Nalałem czystej, świeżej wody. I kury zawsze chętnie piją świeżą wodę. Widzicie, tutaj też dwie kurki sobie piją wodę czystą. Bo wiadomo, jak jest brudne, to już nie chcą pić takiej wody, ale też piją. I dlatego muszę im co jakiś czas wymieniać tą wodę. No i co do jajek też, to nieraz musimy zbierać na przykład co dwa razy dziennie jajka, czyli na południe i po południu, i czy też nawet pod wieczór zobaczyć, czy nie ma jajek, bo kury niektóre się przepychają w gniazdach albo dziobią jajka. Dlatego, żeby zniwelować te straty z jajkami, musicie zbierać 2-3 razy dziennie jajka. Na przykład na południe, po południu i na wieczór. Ja tak robię i jajek mi akurat nie dziobią. Ale jak kury dziobią jajka, to czyli nie mam odpowiednich składników. O tym powiem w następnym filmie. I teraz przechodzimy do kolejnego obowiązku, który należy do hodowli kur.
Musicie również pamiętać o tym, żeby uzupełniać ściółkę w gniazdach u kur, ponieważ kury znoszą z jajka nieraz wywalają słomę i musicie też ją uzupełniać, czyli donosić do gniazd i kuram dościelać. To samo praktycznie musicie robić w kurniku, ponieważ kury drapią sobie w tej słomie i wybierają różne nasionka, które jeszcze pozostają w tej słomie. Dlatego musicie też co jakiś czas dościelić kurom w kurniku. Nie należy to do codziennych prac. Ta słoma, ścielenie, ale co jakiś czas, na przykład co tydzień, co dwa. Bo nie każde kury są takie, że dużo drapią. Niektóre są takie, że dużo drapią, niektóre, że mało. I ja tutaj wywalałem obornik w tygodniu i po prostu pościeliłem im jeszcze drugi raz, dzisiaj im pościeliłem, dlatego tak dużo słomy tutaj nie potrzebują. A jak widzicie, w gniazdach mam pościelone słomą, dlatego dzisiaj w gniazdach im nie ścieliłem, bo nie ma takiej potrzeby. Przepraszam, upadła mi kamera niechcący. Zdarza się. I teraz przechodzimy znów do kolejnego obowiązku, którym jest uzupełnienie pokarmu. Tutaj pokarm do kur mam uszykowany. Między innymi znajduje się tutaj mielona kukurydza, pszenica, kreda pastewna. Trochę nasypałem im kredy pastewnej na wzmocnienie skorupy jaja. I kury bardzo to uwielbiają, już mi się tutaj skradają, żeby podjeść. I teraz to kurom podam. Jak widzicie, jest duże zainteresowanie właśnie tym pokarmem. Musimy też pamiętać o tym, żeby uzupełniać karmnik z pokarmem tutaj w kurniku. Nie tylko, żeby na zewnątrz, ale też w kurniku, żeby kury nie musiały latać specjalnie z kurnika do wybiegu się najeść albo z wybiegu do kurnika. Nie. Musi być karmnik i pojedło z wodą uzupełnione w kurniku, jak i też na zewnątrz. Dlatego te kury, które znajdują się na zewnątrz lub w kurniku, nie będą musiały wychodzić w tą lub w tą stronę. Przynajmniej się tak mocno nie zmęczą. I tu sobie pojedzą. I tutaj, dlatego ten paśnik tutaj też uzupełnię. I widzimy się zaraz. Karmidło już uzupełniłem pokarmem w kurniku. Dostarczyłem nowy, świeży. Widzicie, kurka, która przed chwilą zeszła z gniazda, ponieważ zniosła jajko, już tutaj je. Nie musi iść do zagrody, żeby się najeść, tylko może tutaj. Tak jak wam mówiłem. Znajdujemy się aktualnie na łące. Stąd pobieram trawę właśnie do moich kur. Tutaj na przykład mamy różne rodzaje traw, na przykład mlecz, inaczej mniszek lekarski, koniczyna. W niektórych częściach tej łąki znajduje się również krwawnik. Krwawnik jest niski, to dlatego go tutaj tak zbytnio nie widać. Sztaw też widać. W niektórych miejscach też rośnie tutaj sztaw na łące. Dlatego teraz tutaj trawę uzupełnię w to wiaderko. I widzimy się zaraz w kurniku, jak kury spożywają tą trawę. Znajdujemy się teraz u kur i podam im tą trawę. I zobaczymy, jak to po prostu konsumują. Jak możecie zauważyć, jest też spore zainteresowanie trawą.
trawa jest zawsze atrakcyjna, gdy jest świeża, oczywiście. Bo jak już nie jest świeża, to już nie do końca jest taka atrakcyjna i kury jej nie chcą jej tak do końca jeść. Nieraz coś tam sobie skubną, ale jak jest świeża, to one bardziej do niej podchodzą i sobie jedzą. Trochę też tutaj do kurnika im dałem. Możecie również kurom podawać swoim pokrzywę, ale tylko w formie ususzonej, może nie do końca ususzonej, ale tak po części ususzonej i posiekanej, wtedy kurki będą mogły sobie podejść i podjeść. Między innymi trawa ma sporo witamin do kur, ale zamiast trawy możecie im też podawać jarmuż, jeżeli ktoś z was go posiada. Ja tutaj tak zbytnio dużo trawy do zagrody kurom moim nie dostarczam, ponieważ są wypuszczone codziennie poza wybieg i one sobie pójdą na łąkę i same pojedzą trawy. Ale tutaj tylko do zagrody tak od rana im daję i po południu i sobie tą trawkę spożywają. Co do wody, ja wodę w kurniku mam w poidle zawieszoną tutaj. Pamiętajcie, że też musicie czyścić to poidło co jakiś czas, na przykład co tydzień, bo ja czyszczę to poidło nieraz i tutaj słońce do kurnika tak zbytnio nie dociera i nieraz wyciągam i czyszczę całe w środku i z zewnątrz, bo ten cały osad, który się tam znajduje w środku, trzeba go wyczyścić, bo jeżeli też stosujecie witaminy różne rozpuszczalne w wodzie, to później, gdy tej wody z witaminami nie będzie się wymieniać, to wcale nie będą witaminy, tylko po prostu zielona woda, a później możecie dostać rozwolnienia u swoich kur. No i to już by było na tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie również mój kanał, polecajcie, udostępniajcie mój kanał i filmiki dalej. Komentujcie, jeżeli macie pomysły na inne moje filmy, to proszę dawać znać w komentarzu. Ten, który mi się spodoba, oczywiście nagram na swój kanał. A również zapraszam was na moją grupę na Facebooku. Link oczywiście do tej grupy będziecie mieć w opisie filmu. Do tej grupy serdecznie was zapraszam. Udostępniajcie tam swoje posty z drobiem. A ja już się z wami żegnam. Dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam. Do następnego. Cześć.